Byłam adoptowana, więc dzieci zawsze traktowały mnie jak taką znajdę z domu dziecka. Zadzwonił takim pytaniem, czy Iwona by się nie zgodziła, żebyśmy wpisali ją na listę do parlamentu. Ja mówię, jasne, wy już w ogóle wszyscy zwariowaliście. Nie mam, mówię, nie ma takiej opcji. Co musiałby mieć w sobie facet? Przede wszystkim poczucie własnej wartości. Musiałby dawać mnie poczucie bezpieczeństwa. No cóż, mamy takich mężczyzn, jakich mamy. Witam w programie Strefa Wolnych Myśli, w którym gościmy Iwonę Guzowską, wielokrotną mistrzynią świata i Europy w kickboxingu oraz boksie zawodowym, obecnie posłankę na Sejm 6. kadencji. Witam Cię, Iwono. Dzień dobry. Jak to się stało, że zainteresowałaś się tak mało kobiecym sportem? No tak, to jest mało kobiecy sport. Na początku było taekwondo, na które namówiła mnie moja przyjaciółka, czyli klasyka gatunku. Przypadek. Powiedzmy, że to był przypadek. Ile miałaś lat? 17. Później... A wcześniej zajmowałaś się sportem, czy dopiero w wieku okazjonalnie. Tyle co tato wyciągnął mnie na narty, których nienawidziłam. Biegałam, jeździłam na wrotkach. I taekwondo. A taekwondo to później, tak. Ale... I potem? A później kickboxing, a później boks. I tak już zostało. W taekwondo byłam notorycznie dyskwalifikowana za to, że zbyt mocno uderzam swoje przeciwniczki w twarz. No niestety po zderzeniu z moją pięścią one się po prostu przewracały. A w taekwondo knockout ręką jest niedozwolony. No i czułam się strasznie pokrzywdzona, bo jak huknęłam taką jedną pannę i ona się przewróciła, a ja i tak przegrałam, to wydawało mi się coś nie w porządku. W związku z tym trener zaproponował zawody w kickboxingu. O, i tam było fajnie. Zawsze miałaś taką wolę walki od małego? Zawsze miałam wolę walki, ale nie w takim sensie, żeby walczyć, bo mi się tak po prostu chce, albo żeby walczyć dla samej walki, tylko to dlatego, że trzeba było walczyć, głównie o przetrwanie. A sporty walki to przypadek, to naprawdę nie wynika z niczego. Nie wiem, ani z mojego dzieciństwa, ani z niczego. Tak po prostu się stało. A co to znaczy walczyć o przetrwanie w twoim przypadku? No to jest ciężka historia, ale nie wiem, czy mi się chce o niej opowiadać. Rąbek tajemnicy chociaż? Rąbek tajemnicy, no... Niestety zmagałam się z taką dyskryminacją ze strony rówieśników. Z kilku powodów byłam gorzej traktowana. Zresztą nie tylko przez rówieśników, ale przez osoby bliższe, które teoretycznie powinny dawać wsparcie, zwłaszcza moim rodzicom, za to, co zrobili wspaniałego. Byłam adoptowana, więc dzieci zawsze traktowały mnie jak taką znajdę z domu dziecka. No, a poza tym niestety zmagaliśmy się bardzo mocno z alkoholizmem ojca. Mhm. Więc, a wiedziałaś, byłaś adoptowana jako małe dziecko? Czy jako małe dziecko, jako małe dziecko, natomiast dowiedziałam się o tym, że jestem adoptowana od dzieci na podwórku, więc z zasmarkanym nosem i z płaczem pobiegłam do mamy zapytać, czy to prawda. Mama powiedziała, że tak. Ukochała mnie, przytuliła i powiedziała, że kocha mnie nawet jeszcze bardziej niż rodzice takich dzieci, które w normalny sposób się pojawiają w rodzinie. Czy walczyłaś kiedyś z mężczyznami? Tylko na sparingach. A nie kusiło cię nigdy, żeby... Nie, no ale czemu miałoby to służyć? Ja nie mam jakiejś presji, żeby udowodnić, zwłaszcza facetom, że co, że mogę mu przywalić? Co by mi to dało? Zupełnie nic. Byłam sportowcem, wychodziłam do ringu i chciałam wygrywać. I to robiłam, walcząc z kobietami. A mężczyźni pomogli mi bardzo dużo, ucząc mnie o tym sporcie i tego sportu. Gdyby nie moi sparring partnerzy, którym mogę dziękować codziennie, bo to od nich się tego wszystkiego uczyłam, no to przypuszczam, nie byłabym tak dobrą pięściarką, jaką byłam. W pewnym momencie zrezygnowałaś z kariery sportowej i właściwie można powiedzieć, że stałaś się celebrytką. Uczestniczyłaś w bardzo popularnym programie Bar. Jak do tego doszło? Jak to się stało? No właśnie, skąd taki zwrot ja się nie zgadzam, że jestem jakąś tam celebrytką. Po prostu byłam sportowcem, który osiągnął coś. Coś niemałego, coś wyjątkowego. No bo jednak byłam pierwszą kobietą w ogóle w Polsce, która zaczęła boksować. Zostałam mistrzynią świata w ogóle jako pierwszy obywatel Polski. Więc to jest takie nobilitujące i zapisałam się w historii. Niestety miałam fatalnego promotora.
który według mnie jest po prostu no, nie najlepszym człowiekiem. No i próbował ze wszystkich sił wymóc na mnie coś, na co się nie zgadzałam, a jak się nie zgodziłam, no to tak sobie postanowił, że mi pokaże. No i nie zgodziłam się na podpisanie kolejnego kontraktu, ponieważ warunki, które mi proponował, w ogóle nie były satysfakcjonujące, przynajmniej już z pozycji, z jakiej startowałam. No to powiedział, to już nigdy nie będziesz walczyć. No powiedziałam, a zobaczysz, że będę. No. I? Przyszedł bar, w którym mogłam stoczyć swoją ostatnią walkę w boksie zawodowym i utrzeć nosa byłemu promotorowi. A czy pomysł na bycie posłanką to też było wzięcie sprawy w swoje ręce? To był, no dobra, to nie był przypadek, natomiast to nie był mój pomysł. No, a czyj? Ale podjęłam tą decyzję jak najbardziej świadomie. A czyj to był pomysł? Pomysł chyba Krzysia Liska z Platformy z Gdańska, który zadzwonił do mojego serdecznego kolegi z takim pytaniem, czy Iwona by się nie zgodziła na to, żebyśmy wpisali ją na listę do parlamentu. No i Piotr do mnie zadzwonił. No, wyśmiałam go strasznie. Ja mówię, jasne, wy już w ogóle wszyscy zwariowaliście. No, mówię, nie ma takiej opcji. Ale zastanów się, a coś. No, nie, dajcie mi święty spokój. Zastanów się, wrócisz do Gdańska, w poniedziałek porozmawiamy. Wróciłam w niedzielę wieczorem, w poniedziałek godzina 8:00, dzwoni telefon, dzwoni dziennikarz. Pani Iwono, ja chciałem się zapytać o pani start w wyborach. A ja tak, o, halo. I wszyscy już wiedzieli, a ja jeszcze, tylko nie ty. A ja jeszcze nie podjęłam takiej decyzji. Ja już rzeczywiście 2-3 tygodnie się wahałam. Miałam bardzo dużo pytań, bardzo dużo wątpliwości. No i raczej nie byłam przekonana do tego pomysłu. No ale w końcu stwierdziłam, co mi zależy, jakiegoś takiego bardzo dużego zagrożenia nie będzie, że wejdę do tego parlamentu. No ale musiałam brać pod uwagę to, że się tak stanie. A co wtedy? No, bo takie pytania padały ze strony dziennikarza. Co będzie pani robiła? I co wtedy? Tak. No to ja wiedziałam od razu. Na pewno będzie pani chciała być w sporcie. W sporcie też, ale przede wszystkim w Komisji Polityki Społecznej, dlatego że jest dużo rzeczy do zrobienia właśnie w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. I tak się też stało. Weszłam do parlamentu i dostałam obie komisje, na których mi bardzo zależało. Na pierwszym miejscu Komisja Polityki Społecznej, na drugim sportowa. Jesteś bardzo silną kobietą, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Jak to wpływa na twoje życie, na twoje relacje z mężczyznami? To jest chyba pytanie retoryczne, bo jestem przekonana, że znasz na to pytanie odpowiedź. Bo też jak najbardziej. Nie wyglądasz mi na słabą psychicznie kobietę. No cóż, mamy takich mężczyzn, jakich mamy. Jesteś teraz sama w związku z tym? Ja tak sama jestem, ale ja wiem, czy mi to tak przeszkadza, bo jest mi nawet z tym dobrze. Da się bez nich żyć, prawda? Oj tak. Mam święty spokój po prostu, naprawdę. Mogę robić to, co chcę. Nie muszę się z nikim liczyć. Ale co, od razu uciekają, czy dopiero po chwili? Nie, ale w ogóle ich nie szukam. Mhm. Tak muszę powiedzieć, że nie znam, naprawdę nie znam mężczyzny, który wpadłby mi w oko w takim sensie ogólnym. Nie A co wy... musiałby mieć w sobie facet? Przede wszystkim zwróciłem... poczucie własnej wartości. Musiałby dawać mnie poczucie bezpieczeństwa. To nie jest takie proste. Ja nie mówię o fizycznym. Ja mówię tak w ogóle o wsparciu. Rozumiem, że jednego synka już masz. Mam i wystarczy, no wystarczy. Przecież ile ja mogę, jak ten wół roboczy, ciągnąć za sobą ten cały wózek i jeszcze z facetem jakimś na karku, bo po prostu mnie to nie interesuje. Ja bym chciała w końcu poczuć się czasami taką kruchą kobietą, która może się na kimś wesprzeć. Przede wszystkim uważam, że mężczyzna dla kobiety fajnie jakby był takim też w jakimś sensie może i mentorem, żeby był mądry, żebym mogła z nim dyskutować do białego rana, żeby miał mi coś do powiedzenia, żeby mogła się od czegoś od niego nauczyć. No, takich mężczyzn oczywiście również znam, ale nie są to mężczyźni, z którymi na przykład chciałabym się związać. Więc trudno strasznie połączyć te wszystkie cechy. Co mogłabyś poradzić nieśmiałym, niewierzącym w siebie kobietom? Nie wiem, jak to jest być słabym, tak?
ja sama, ja wiem, jacy są słabi ludzie, którzy w siebie nie wierzą, bo no bo spotykam. A z czego to wynika, że ludzie są tacy słabi i tak łatwo? To głównie wynika z tego, jak inni ludzie nas traktują wtedy, kiedy dorastamy, kiedy jesteśmy dziećmi. Wtedy się buduje to poczucie własnej wartości. Na przykład moi rodzice dali mi jedną rzecz. No nie jedną, ale taką jedną z tych najważniejszych. Bardzo dużo miłości, poczucie, że jestem kochana, że jestem potrzebna, że jestem ważna. Że nie jestem jakimś tam właśnie śmietkiem. Że skoro mnie adoptowali, to na pewno jestem wyjątkowa. I że w życiu stać mnie na wszystko. I że mogę w życiu zrobić wszystko, na co będę miała ochotę, że mam prawo żyć tak, jak chcę. To jest ważne, żeby w końcu ludzie uwierzyli w to, że mają prawo żyć tak, jak chcą. A jeżeli chcą siedzieć całe życie, się nad sobą użalać, to niech to robią, tylko wtedy nikt nie mają do nikogo innego pretensji. Bo za mnie nikt mojego życia nie przeżyje. Ja za ciebie życia nie przeżyję, nie przeżyję życia za mojego syna. Przychodzi moment, że jesteśmy dorośli i musimy podjąć decyzję, czy chcemy żyć według tego, co nam narzucili inni kiedyś, czy chcemy to zmienić. A może jest wszystko w porządku i nie trzeba niczego zmieniać. Trzymam za ciebie kciuki w takim razie. Przyda się. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Jeśli uważasz, że twoja historia nadaje się do programu Strefa Wolnych Myśli lub znasz kogoś, kto swoim życiem odbiega od ogólnie przyjętych norm, pisz do nas na adres strefa@wp.tv. Jeśli chciałbyś skomentować to, co zostało dzisiaj powiedziane, zapraszam na forum, które znajduje się poniżej. Zachęcam również do subskrybowania naszego cyklu Strefa Wolnych Myśli, dzięki czemu otrzymasz informację mailem o kolejnym odcinku. Dziękuję i do zobaczenia.